Stoję przy wielkiej beczce wina i choć w dzisiejszym odcinku dużo wina pić nie będziemy, to będziemy w takim dość winnym regionie. Nie Francja, nie Włochy, a Węgry. Popróbujemy trochę węgierskiej kuchni, przede wszystkim w okolicach jeziora Balaton, ale nie tylko. Ja mam na imię Maciej i jem dzisiaj na Węgrzech. Jedziemy z Bratysławy do Budapesztu i zatrzymaliśmy się po drodze w restauracji, która nam była polecana, nazywa się Sari Czarda i jest to ponoć takie miejsce na typową kuchnię węgierską, menu dość obszerne, restauracja ogromna, nie ma tu nikogo obecnie, chyba jeszcze jesteśmy po prostu poza sezonem. Miejsce z zewnątrz urokliwe, przypomina taką starodawną stodołę, zresztą Czarda chyba oznacza stodołę w języku węgierskim. Ja teraz patrzę na rzeczkę, na zieleń budzącą się do życia na wiosnę. No i co my zamówiliśmy? My zamówiliśmy hortobagi palacinka, czyli naleśnik z hortobagi, czyli rodzaj mięsnego naleśnika wypełnionego mięsem w sosie pomidorowo-paprykowo-mięsnym. Danie nie jest też jakieś turbo wyraziste, ale jest smaczne. To po prostu naleśnik z mięsem. Często takie naleśniki na Węgrzech są wypełniane mięsem mielonym, z tego co się orientuję, ale jak widać mogą być też z kurczakiem. Mam wrażenie, że dzieciom by smakowało też to danie. No, danie proste, bez jakichś intensywnych smaków. Nie dzieje się tutaj dużo, ale jest wciągające, jest smaczne. To jest pierwsze danie, które jem na Węgrzech w życiu. Tutaj zjem jeszcze 2-3 i z czasem może sobie o tej kuchni jakąś opinię wyrobię. Oprócz tego, że możemy zamówić danie, możemy sobie też wykupić bar kiszonek węgierskich i znajdziemy tam kiszone ogórki, kapustę kiszoną, buraki kiszone, kiszoną paprykę, a także sałatkę ziemniaczaną. To jest taka w stylu bardziej jak w Wiedniu się je do sznycla. Płacimy raz i nakładamy sobie ile chcemy. Jak nam coś posmakuje, to idziemy po dokładkę. Mi najbardziej chyba smakowały te piklowane papryki, takie mniejsze, żółte, okrągłe. One nie tylko były kwaśne, ale też takie lekko pikantne i to mi się bardzo podobało. Zamówiliśmy też zupę gulaszową w stylu Alfeld, czyli gulasz niezimny na wołowinie z ziemniakami, marchewką i kluseczkami, które trochę przypominają takie haluszki. W Niemczech i w Austrii byśmy powiedzieli, że to są szpecle, a na Węgrzech mówi się nokedli. Jak widzicie, mam szliniaczek, żeby się nie pobrudzić. Zupę nalewamy na talerz z takiego żeliwnego naczynia. To się nazywa chyba bogracz i w smaku jest bardzo słona, bardzo mocno paprykowa. Przede wszystkim czuć tutaj tą sypką paprykę, którą wywar został wzbogacony. To nie jest jednak ostre. Jeśli chcemy, żeby było ostre, to bierzemy sobie taką pastę z ostrej papryki i dodajemy do wywaru. Trzeba teraz zamieszać. I rzeczywiście to może być pikantne, w zależności od tego, ile tutaj tej pasty dodamy. Nie jest ten wywar jakoś mocno mięsny, a z tym nam się czasem zupy gulaszowe kojarzą. Za to jest w środku dobra wołowina, mięciutka. Jest to naprawdę smaczne, zwłaszcza jak doda się jeszcze troszkę tej ostrości. Myślę, że na Węgrzech, tutaj w Budapeszcie i nad Balatonem spróbuję jeszcze parę razy zupę gulaszową, no przynajmniej ten 1-2 razy, żeby mieć jakieś porównanie. Do gulaszu domówiliśmy sobie chlebek. Takie grube kromki pszennego pieczywa z chrupiącą skórką. Bardzo smaczny, jeszcze ciepły. Zwłaszcza jak przesadzimy z tą pastą z ostrej papryki, no to fajnie łagodzi tę pikantność. To są te papryczki, o których wam wcześniej mówiłem. Nie wiem jak one się nazywają, ale przez swój kształt nazywałbym je chyba papryczkami jabłkowymi. Kwaśne, ale też takie trochę octowe. Mam już kolejne danie, jest to perkelt, czyli my byśmy powiedzieli, że to jest rodzaj gulaszu i w każdym obcojęzycznym menu to występuje jako po prostu gulasz wołowy. W porównaniu do zupy gulaszowej perkelt jest o wiele gęstszy. To przede wszystkim, a poza tym w smaku bardziej mięsny. Też tutaj mamy paprykę, mamy cebulę, ale jednak dominuje ten głębszy mięsny smak. A tutaj mamy wspomniane już nokedli, czyli kluseczki, w Niemczech znane jako szpecle. Do tego gulaszowego sosu pasują idealnie. Samo mięso jest mięciutkie, rozpływające się w ustach. Myślę, że to jest takie bezpieczne danie, które wielu osobom posmakuje. To pierwsze spotkanie z kuchnią węgierską było udane. Troszkę utrudnione, bo obsługa mówiła słabo po angielsku. Przez to, że ja czytając wcześniej o kuchni węgierskiej, poznawałem dania w tych takich tradycyjnych węgierskich nazwach. Menu było totalnie przetłumaczone po angielsku i te węgierskie nazwy często nie występowały. No to nieco trudniejsze był dla mnie wybór dania, ale poprosiliśmy o węgierskie menu, angielskie menu, no i sobie tak porównywaliśmy, co jest czym. Poszliśmy w dania bardzo bezpieczne i takie bardzo mocno kojarzące się z kuchnią węgierską, jak gulasz i gulasz. W zasadzie o tych naleśnikach mięsnych też się wcześniej naczytałem. Teraz jedziemy do Budapesztu. Z Budapesztu już mogliście zobaczyć film na kanale. Tutaj za wszystko zapłaciliśmy 20 856 forintów. Ceny wszystkich dań widzieliście, ale była jeszcze płatna woda oraz 2 piwa bezalkoholowe. Po pobycie w pięknym Budapeszcie, jeśli jeszcze nie widzieliście materiału ze stolicy Węgier, to polecam, dużo dobrego jedzenia. Przyjechaliśmy nad Balaton.
Balaton. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Sentent Alpha. Tam daleko widać samo jezioro. Ono jest ogromne, ono jest podłużne, ale w ciągu 3 dni zamierzamy objechać je całe. Teraz znajdujemy się na jego północnej części. Jeśli chcecie zobaczyć, co tutaj zwiedziliśmy, gdzie byliśmy, jak mieszkaliśmy, no to wpadajcie na kanał Sony. Tam już vlog z nad Balatonu powinien na Was czekać. A ja tutaj oczywiście zamierzam troszkę pojeść. Mam w planach kilka ciekawych restauracji, kilka ciekawych punktów gastronomicznych. Także opuszczamy ten malutki, uroczy domek i jedziemy coś zjeść. Tereny wokół Balatonu słyną również z lawendy. Ja właśnie jem lody lawendowe, bardzo, bardzo lawendowe. Smakują tak, jakbyście jedli bukiet kwiatków. Znajduje się w ogóle w miejscowości Tichań, która totalnie już słynie z lawendy, ale słynie też z Camemberta, z tego co się dowiedziałem właśnie tutaj w lodziarni, i jem lody o smaku miejscowego sera, które są zadziwiająco smaczne, trochę wytrawne, trochę słodkawe. Z tymi lodami lawendowymi nawet fajnie się łączą. Jak jesteście ciekawi takich niecodziennych smaków lodów, no to warto ich tutaj spróbować, a jeśli nie, no to lody pistacjowe też tutaj znajdziecie. Nawet mi chyba te o smaku Camemberta bardziej smakują niż te o smaku lawendy. Tichań mieliśmy zjeść też coś konkretnego, ale zmieniliśmy plany. Jadąc w tamtą stronę zauważyliśmy smażalnię ryb, do której ustawiła się przeogromna kolejka. Odnalazłem ją na Google Maps, miała średnią 4,7 albo 4,8 i stwierdziłem, że to jest może dobre miejsce na obiad. Poczytałem dokładniej opinie, były takie mówiące o tym, że to jest najlepsza smażalnia ryb nad Balatonem i stwierdziliśmy, że to może być chyba lepsze miejsce na dzisiejszy obiad. No i mamy ryby, mamy pstrąga oraz sandacza. Obie ryby smażone w całości, w głębokim tłuszczu. Wszystko można podejrzeć, zobaczyć. W środku nosi się nawet całkiem ładny zapach. Nie jest to taki stary, zużyty olej, jak to często bywa nad polskim morzem. A same ryby są świeże, smaczne, soczyste. Nie są jakoś mocno przyprawione. Po prostu usmażone i można do nich sobie zamawiać takie klasyczne dla Węgier dodatki od frytek po pikle. Ja mam tutaj na przykład sałatkę z pikli, kapusta, ogórki, papryka, przede wszystkim kapusta. Cóż więcej można rzec? Dobra ryba, bo świeża i usmażona w dobrych tłuszczach. Opędzlowałem właśnie całego sandacza. On nie był taki przesiąknięty tłuszczem, jak to czasem z rybami smażonymi w głębokim tłuszczu bywa. A pstrąg chyba jeszcze smaczniejszy, choć nieco mniejszy rozmiarowo. Możecie tutaj zamówić jeszcze karpia, suma, no i filet z sandacza. Poza tym w menu jest także halasle, czyli zupa rybna, i idę sobie jeszcze wziąć, bo stwierdziłem, że skoro już tu jestem, no to zupę rybną zjeść muszę. Węgierską zupę rybną próbowałem już w Budapeszcie w restauracji Gundel, czyli w dość takim eleganckim miejscu. A tutaj mamy halasle prostsze, mniej udziwnione, po prostu mocno paprykowo-rybny wywar oraz kawałki, tym razem suma. Oj, też ta zupa jest dużo tłustsza, czuć taki tłuszczyk. Zobaczmy samego suma. Chyba bardziej smakowała mi ta wytworniejsza forma w restauracji Gundel, gdzie mięso ryby było jednak bardziej jędrne, bardziej soczyste. To jest takie rozpadające się, momentami rozemłane, ale na pewno taka porcja rybnej zupy będzie dość sucąca. No i jest lekko pikantnie, czuć tę ostrą paprykę. W ogóle ten smak paprykowy jest bardzo, bardzo intensywny. Tak stwierdziliśmy, że trochę smakuje mułem, jakbyśmy jedli jezioro. Niektórzy pewnie docenią, ale myślę, że jednak więcej osób woli taką wersję z restauracji Gundel, gdzie te smaki są bardziej harmonijne, to nie jest uderzenie takiego tłustego mułu w twarz. Za rybę wraz z dodatkami zapłaciliśmy 11 035 forintów. Ten pstrąg był tani, bo on kosztował ledwie 23 zł. Te ogromne kolejki, które widzieliśmy tutaj około godziny 13, no to pewnie wypadkowa tych w miarę niskich cen oraz dobrej jakości, zwłaszcza jeśli chodzi o smażone ryby. Także jak będziecie w okolicy i lubicie takie rzeczy, no to chyba warto. A my nad Balatonem jeszcze w przynajmniej dwóch miejscach coś zjemy, także oglądajcie dalej. Przyjechałem do miejscowości Kishapati po chleb. Jedna z naszych widzek ma narzeczonego Węgra i spędza często wakacje nad Balatonem. Poleciła mi tutaj tą piekarnię. Nazywa się Puzalelke Pekszek i jak widzicie stoję w kolejce już od dobrych 10 minut w zasadzie. Jest dzisiaj Wielka Sobota, więc jutro wszystko zamknięte, w poniedziałek wszystko zamknięte. Trzeba się w dobre pieczywo zaopatrzyć, a z tego co słyszałem, tutaj jest naprawdę fantastyczne. Łącznie czekałem jakieś 20 minut i chciałem po prostu kupić bochen chleba, ale jak się okazało, przez okres świąteczny wszystkie bochenki, jakie tam były zarezerwowane, więc musiałem kupić sobie chałeczkę. No i kupiłem dwie takie chałeczki, a także jakieś rogaliki oraz takie ciacha. Ta chałeczka wygląda bosko, jest jeszcze ciepła, aż mam ochotę ją zjeść tutaj. Te rogaliki tak chyba na wszelki wypadek wziąłem. No i ta słodkość, ten rolls, on jest ze śliwką prawdopodobnie, albo z wiśnią, nie, chyba ze śliwką, też wygląda doskonale. Łącznie zapłaciłem 5000 forintów za dwie chałki, 4 rogale i 2 takie rolls.
po to właśnie stałem w kolejce po to pieczywo, żeby jeść takie śniadanka. Tutaj, jak widzicie, jest chałeczka pokrojona, rogalik, słodki wypiek, no i maślana jajecznica na węgierskiej kiełbasie paprykowej, pikantnej. Oczywiście kawka. I tak tu sobie nad Balatonem śniadaniujemy, tak tu sobie nad Balatonem żyjemy. Kawusie mamy jeszcze z Polski, specjalnie wziąłem cały sprzęt na tego tripa, by przygotowywać sobie ją, kiedy nie jesteśmy w hotelach jakichś albo w miastach. Tutaj mamy jeszcze powidła śliwkowo-lawendowe, a samo pieczywo z tej piekarni jest naprawdę fantastyczne, bo to jest taki wysoki, najwyższy poziom, jak w najlepszych warszawskich piekarniach rzemieślniczych, a przy tym te rzeczy nie są udziwnione. Są takie klasyczne i pyszniutkie. Nie dziwi mnie totalnie ta kolejka, którą tam widzieliśmy. Już ta słodka bułeczka to jest prawdziwy hit. Przyjechaliśmy na południową część jeziora Balaton. Jesteśmy w miejscowości Balaton Semesz w restauracji Kistyczek, która została wyróżniona w przewodniku Michelin odznaczeniem Bib Gourmand, czyli dobra jakość do ceny. Można tutaj zjeść typowe dania regionalne, typowe dania węgierskie, zarówno w takich tradycyjnych formach, jak i w tych takich bardziej wykręconych. My akurat zdecydowaliśmy się raczej na takie rzeczy tradycyjne, ale na start dostaliśmy czekadełko. Mamy tutaj rzutkiewkę, jabłko, olej słonecznikowy. Mocno czuć ten olej słonecznikowy, troszkę taką słodycz i kwasowość od jabłka. Na pobudzenie apetytu, na zresetowanie kubków smakowych. Na pewno nie po to, żeby zabić pierwszy głód, bo jak widzieliście, to był taki naparstek. Zaczynamy tutaj od zupy cebulowej. Jest to taki krem z cebuli. Smaku nie jest tak intensywnie cebulowy, jak zupy cebulowe w Czechach, na Słowacji czy we Francji, ale no czuć tę cebulę. Do tego mamy chipsy z pasternaku. Ciekawe te chipsy z pasternaku. Mają więcej smaku niż myślałem, że będą mieli, bo pasternak kojarzy się raczej z czymś, co smaku praktycznie nie ma, a jednak tutaj dzięki temu smażeniu w głębokim tłuszczu z tego pasternaka troszkę więcej wydobyto. No i są tu jeszcze takie kulki serowe. One są z sera owczego. Ale pycha. Tak się fajnie rozpływają. Tutaj już do czynienia mamy z bardzo intensywnym smakiem, który całkiem fajnie równoważy ten cebulowy krem. On jest prawdopodobnie też z dodatkiem ziemniaków. Warto co kilka łyżek właśnie wziąć sobie taką serową kulkę i wtedy cała zupa jest dużo, dużo smaczniejsza. W ramach dania głównego zamówiłem to, co już chciałem spróbować dawno. Mamy paprykarz. Jedliśmy paprykarz z kurczakiem w Budapeszcie. Bardzo podobnie to wyglądało, jeśli chodzi o sos, czyli paprykowy, lekko śmietanowy i do tego kawałki soczystego kurczaka. Ale zamiast kurczaka ja tutaj mam sumę. Także oprócz tego, że ten sos jest mocno paprykowy, no to też jest zdecydowanie dość rybny. Nie smakuje jednak mułem jak ta zupa rybna, którą jedliśmy wczoraj i w której też pływały kawałki suma. Same kawałki suma też są fajne, soczyste, idealnie pasują do tego paprykowo-rybnego sosu. Jakby co, to w angielskim menu znajdziecie to jako gulasz. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, Węgrzy mają różne nazwy na różne gulasze, a w języku angielskim czy po polsku często mówi się, że to jest po prostu gulasz. No i do tego mam bardzo ciekawy dodatek, który często występuje jako osobne danie. To się nazywa turoszczusa i to jest taki cieniutki makaron, trochę przypomina łazanki. Do tego ser, coś w rodzaju twarogu, śmietana oraz skwarki. Bardzo sycące, bardzo kaloryczne, dlatego też często występuje jako osobne danie. Tutaj w formie dodatku do rybnego gulaszu. Ciekawe połączenie w sumie, ale samo w sobie przepyszne. Ja bardzo lubię tego typu dania i tutaj też te łazanki z twarogiem wjeżdżają mi jak złoto. No i żeby były jakieś warzywa, to zamówiłem węgierskie pikle, papryka, kapusta, kalafior, ogórek, papryka. Czy będzie pikantna? Trochę jest. Moje danie to gulasz z kurczaka, z kluseczkami. Ten gulasz, ten sosik jest taki oczywiście paprykowy. Już parę razy na tym wyjeździe jedliśmy jakieś różne haluszki, kluseczki, ale dopiero te kluseczki mnie tak totalnie zachwyciły, ponieważ to jest smak mojego dzieciństwa. Takie same kluseczki, troszkę może większe, ale identycznie smakujące. No tak, robiła moja babcia. Moja babci nie ma już z nami długo, więc dawno nie jadłam jej dań. Taki flashbacki z dzieciństwa i taki smak, który czuję, to jest niesamowity sentyment do tego typu dań. A do tego mamy jeszcze kurczaczka, chyba takie udko, bardzo soczyste, bardzo comfort foodowe, domowe. A do tego mam taką mizerię, takie ogórki w zalewie, mocno doprawione też papryką i pieprzem. I dostałam śmietanę obok, więc można sobie po prostu dorzucić. Jako że ewidentnie kluski nam tutaj bardzo smakowały, to zamówiliśmy też kluski na deser. Są to kluski styryjskie, czyli Styria to jest część Austrii, z tego co się orientuję. One są w takim sosie z miodu, karmelu oraz cytryny, więc jest w smaku to wszystko dość mocno cytrusowe, bardzo słodkie i w sumie pyszne. Kluseczki są delikatne, rozpływające się w ustach. Do tego co chwilę trafiam też na rodzynki. I mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem cytrusowych deserów, to ten mi bardzo smakuje. Co jak co, ale w tej restauracji w kluski to potrafią. Obok Retek Bistro, w którym byliśmy w Budapeszcie, ta restauracja jest chyba najlepszą węgierską knajpą, którą odwiedziliśmy na Węgrzech.
dobrze, jeśli chodzi o sam poziom kuchni, łącznie za wszystko, czyli to jedzenie, które widzieliście, napoje oraz automatycznie wliczany serwis, zapłaciliśmy 29 776 forintów. Przyjechaliśmy do miejscowości Sigliget, gdzie jest bardzo znany zamek, a w zasadzie ruiny zamku. No i też polecono mi tutaj lodziarnię. Ta sama Wiska, która poleciła mi piekarnię znakomitą, poleciła mi też tą lodziarnię, więc liczę na podobny efekt i zamówiłem już 3 smaki lodów. Mamy na pewno pistacjowe, marakuje z migdałami i z czymś jeszcze oraz biała czekolada z lawendą. Co ciekawe, smaki były wypisane tylko po węgiersku, a pani sprzedająca lody po angielsku nie mówiła. Na całe szczęście mówiła po niemiecku, a ja po niemiecku troszkę gadam. Uczyłem się w szkole niemieckiego i akurat większość smaków lodów zrozumiałem. Na górze mam lawendę z białą czekoladą. Lawendowe lody już jedliśmy, ale to był taki bardziej, może nie sorbet, ale nie czułem tam białej czekolady wtedy. Tak, te są tutaj słodsze, na początku czuć białą czekoladę, a po chwili dochodzi ta lawenda, która już nie odchodzi w ogóle. Strasznie topią się te lody, dzisiaj wyjątkowo ciepło, ma być 26 stopni, a mamy 1 kwietnia. Lody o smaku marakui i migdałów, smaku przede wszystkim czyjmy jogurt i po chwili dochodzi cytrusowy smak marakui. I dotarłem do pistacji, prawdziwa pistacja, nie żaden podrabianiec. No to pistacja dla mnie najlepsza, ale zawsze dla mnie jest pistacja najlepsza, jeśli jest dobra. Pozostałe smaki dobre, ciekawe, to lawendowe zwłaszcza, inne niż jedliśmy w Tihań. Jakie były jeszcze smaki? Były lody makowe. Były sorbety, takie klasyczne, ale były też jakieś porąbane smaki. Niestety czytałem po węgiersku, mówiłem po niemiecku i nie zapamiętałem wszystkich. Lody jak marzenie, podobnie jak w przypadku pieczywa, fachowa robota, także dziękuję za te rekomendacje. W ogóle też fajne miejsce na chwilę odpoczynku. Jest tutaj nie tylko smacznie, ale też jest bardzo ładnie. A skoro zjedliśmy lody, to idziemy na obiad. Wiem, nie po kolei, ale jakoś tak wyszło. A, jeszcze cena lodów. Za 3 porcje. 24 zł około. Tam daleko majaczy zamek Sigliget, w którym byliśmy przed chwilą i tam mieliśmy lody. Tutaj przede mną winnica, a za mną restauracja, w której właśnie zjemy. Miejsce nazywa się Sasi Birtok. Jest to przede wszystkim winnica, sklep z winem, a także w sezonie, który dla tego miejsca zaczął się od świąt wielkanocnych, czyli paru dni. Jest to także restauracja z taką kuchnią autorską, korzystającą z dobroci regionu. I nie zjemy tutaj zupy gulaszowej czy pyrkoltu, tylko dania ciut bardziej wykwintne. Póki co w ramach czekadełka dostaliśmy oliwki i zobaczymy, co tutaj zjemy. Moja przystawka to tatar z suszonych na słońcu pomidorów, podanych na takiej prażynce troszkę, która sama w sobie nie ma jakiegoś smaku. Na niej są takie kleksy z past z kaparów i też dodatkowo są kapary. Kapary nie są moim ulubionym składnikiem, ale tu bardzo dobrze z suszonymi pomidorami się komponują. Sam tatar jest bardzo, bardzo intensywny. To nie jest, wiecie, taki tatar, jak czasem się robi, żeby tatar, który udaje mięso. On jest mocno pomidorowy, mocno słony i fajnie z tą prażynką, która jest taka trochę bez smaku, ale po prostu ma taką funkcję chrupania. Naprawdę te pomidory są przepyszne. Ja nie wiem, czy bym nie wolała do tego po prostu jakiegoś takiego, wiecie, razowego chlebka. Myślę, że mogło być lepsze, ale też na pewno by trochę bardziej przykrywało ten smak tatara, więc rozumiem też tą koncepcję tej prażynki. A ja zamówiłem sobie mus z kurzej wątróbki, który jest podany z takim pieczywem. To jest taka, nie wiem, podsmażona chałeczka może, jakiś może krecel. A te takie ciemnobrązowe kleksy to jest czerwona cebula. I ja to sobie jem w taki sposób, że po prostu smaruję tym musem, który w smaku przypomina dobry pasztet, ale ma konsystencję właśnie takiego musu, bardziej lejącą się. To jest naprawdę pyszne. W ramach takiej przystawki pobudzającej apetyt myślę, że w sam raz. Ale czekam przede wszystkim na danie główne i widziałem też, że desery są bardzo intrygujące. No i przyszły dania główne. Ja zamówiłam rybkę. Jesteśmy w naszej podróży od tygodnia. Byliśmy w Bratysławie, w Budapeszcie, byliśmy teraz nad Balatonem. Dużo słowackiej, węgierskiej kuchni, wiecie, mięsiwa, tłuste sosy, jakieś haluszki, kluseczki, inne tego typu rzeczy, więc bardzo się ucieszyłam, że widzę takie trochę lżejsze danie w karcie. I właśnie moje danie to jest sandacz z sosem holenderskim, dużą ilością pietruszki, do tego troszkę piklowanej cebulki, kilka kawałków ziemniaków z przyprawami. Bardzo dobre danie, delikatna, ale przy tym soczysta rybka. Sos holenderski, który trochę ten smak podbija, do tego idealnie zrobione ziemniaki, troszkę właśnie przyprawione. Takie bardzo fajne, lekkie danie i myślę, że właśnie w tej restauracji takie coś można zjeść. Jak się weźmie przystawkę, danie główne i deser, to będzie się idealnie najedzonym. Te porcje nie są jakieś bardzo duże, ale właśnie jak się zje takie 3 danie, to będzie idealnie.
A ja zamówiłem sobie polędwicę jagnięcą, bardzo smaczną, mięciutką, w środku lekko różowawą, z zewnątrz opaloną, więc ta skórka jest troszkę chrupiąca. Do tego trochę gruboziarnistej soli i jest naprawdę pyszne mięso. Jagnięcinie towarzyszy marchewka w trzech odsłonach. Mamy pirę z marchewki, pieczoną marchewkę i jeszcze były takie paski marchewki piklowanej, także no, też ciekawe. Danie bardzo udane, choć szczerze mówiąc, jak spróbowałem sobie sandacza Sony, to mi chyba bardziej posmakowało, chyba tęsknię za troszkę lżejszymi posiłkami. Zamówiliśmy jeszcze deser, tutaj krem z mascarpone z kruszonką i rabarbarem. Powinno być pyszne. Nie jest takie kremowe, jak myślałem, że będzie. Nie jest suche, ale jest takie bardzo zbite. Dobre. Rabarbar jest fajnie kwaskowy, kruszonka chrupie, ale po przystawkach i daniach głównych myślałem, że deser będzie smaczniejszy. Samo to mascarpone nie jest w ogóle słodkie, jest wręcz wytrawne. Jakby to był jakiś inny ser. Trochę taki twaróg, generalnie smaczny, ale troszkę czegoś innego się spodziewałem, ale z drugiej strony to jest takie miejsce, żeby spodziewać się niespodziewanego. Drugi deser wygląda ciekawiej. Mamy takie serowe, twarogowe pączki, które są na sosie waniliowym z dodatkiem jakiegoś jabłkowego żelu. To też jest chyba jabłko. Pączki gorące, mocno twarogowe faktycznie i takie wilgotne w środku. A ten sos waniliowy taki trochę puddingowy. O, zobaczcie, tak to w środku wygląda. Ciepły środek, na to zimny sosik i na raz. Pyszne zakończenie tego wspaniałego posiłku. Mógłbym ten deser jeszcze raz zamówić. Bardzo smaczny posiłek za nami. Jak widzieliście, te porcje nie były duże, więc warto tutaj zamówić 3 czy może nawet 4 dania. Zresztą menu jest tak skonstruowane, że wybieramy, czy zamawiamy 2 dania, w tym jedno danie główne, 3 czy 4. Jak zamawiamy 4 dania, to oprócz przystawki możemy wybrać jeszcze jedną z dwóch zup. Jeśli w tej okolicy szukacie czegoś bardziej wykwintnego, może też ciut lżejszego, no to polecamy to miejsce. Ile kosztuje 2, 3 i 4 daniowe menu wyświetla Wam się teraz na ekranie, a my łącznie zapłaciliśmy tutaj 35 785 forintów. Te widoki są tutaj fantastyczne. Teraz mamy takie troszkę zamglenie od pyłu z Sahary, ale podejrzewam, że jak jest dobra widoczność, to ten zamek i ta góra w tle robi naprawdę fantastyczne wrażenie. Całkiem fajnie udało się pojeść w dzisiejszym odcinku, bardzo różnorodnie, co mnie cieszy. Skończyliśmy takimi wykwintnymi rzeczami, ale było dużo takiego tradycyjnego jedzenia, rybka smażona, trochę lodów. I zarówno z tego odcinka, jak i z poprzedniego, gdzie byliśmy w Budapeszcie, wychodzi na to, że na Węgrzech można bardzo smacznie pojeść. Dawajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione dania węgierskie, a my kierujemy się do Słowenii, do Lublany. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!